Nazywam się Justyna i chodzę do trzeciej gimnazjum. Czy Pan Bóg ma dla nas rozpisany plan życia? Pan Bóg ma plan życia dla każdego, bez wyjątku człowieka, ale uwzględnia naszą wolność wyboru i ja bym to określił tak na tablicy, że na przykład, jeśli ten plan miał mieć linię prostą z tego punktu startu aż dotąd, przy naszej nieraz słabej współpracy, ale idzie i idziemy. A teraz my nagle po tym starcie odchodzimy w bok i idziemy tam i jeszcze tu. I wtedy to można nazwać i nas drogą krzyżową, która nam ma doprowadzić do tego ostatecznego celu, jakim jest zbawienie. Czyli Pan Bóg ma dla nas plan przygotowany, ale Jemu tylko właściwie znany. To jest tak, jakbyśmy porównali to do tkania gobelinu. Nam się z tej drugiej strony, kiedy zajdziemy, to tylko zobaczymy, że to są sznurki pościągane. A dopiero trzeba zajść z tej drugiej strony i zobaczymy piękny nieraz obraz, który nam się wytworzył. I takim planem posługuje się Pan Bóg, że On widzi nas od tej strony piękna. I od tej strony dobra, które dla nas stworzył i dlatego nas stworzył. Ale to, że nieraz do tamtego obrazu my dochodzimy poprzez różne doświadczenia bardzo bolesne albo naszej głupoty i naszego odchodzenia od Niego, to ta druga strona nam pokazuje nasze realne życie. Ale Pan Bóg chce nas widzieć i widzi nas od strony tego pierwotnego planu miłości, dlaczego nas powołał. Jest taki wiersz Czesława Miłosza, oda na 80. urodziny papieża Jana Pawła II. Spotkaliście ten wiersz? To spróbujcie go odkryć. Oda na 80. urodziny. I tam Miłosz, który miał też rozmaite, jak wiemy, drogi życia i nie tylko poetyckiego, ale i politycznego i wyznaniowego również. Pisze, początek jest bardzo ciekawy. Przychodzimy do Ciebie, żeby nauczyć się, co to znaczy uwierzyć, gdy tyrani tego czasu, historii próbują zmieniać nasze losy. I tam jeszcze mówi o braku nadziei, a Ty jesteś tym, który nam nadzieję pokazał. Ale według mnie rewelacyjna jest końcówka. Przychodzimy do Ciebie, żeby zobaczyć, jak może działać łaska Boga w sercu pojedynczego człowieka. Uważam, że to jest rewelacyjne podkreślenie Miłosza. Że Jan Paweł II swoim życiem i posługą pokazuje nam, że to nie jest tylko jego inicjatywa, to kim był i co robił. Tylko jak działa łaska Boża w nim, w sercu pojedynczego człowieka dla innych. On był i jest darem dla nas. I właśnie Pan Bóg swoją łaską działa w nim i przez niego dla ludzi. To jest coś podobnego, gdybyśmy chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy Pan Bóg ma dla nas ten piękny plan. Tak, i ma swoją pomoc, czyli łaskę, którą nam udziela, żebyśmy ten plan zrealizowali. Ale my możemy nieraz swoją wolnością chodzić tak, jak mówimy, od krawężnika do krawężnika.